W ramach skarbów Muzeum Narodowego, który rozpoczęliśmy czas jakiś temu, dzisiaj nie na sali ekspozycyjnej, ale w gabinecie numizmatycznym. To jest to miejsce, do którego dawno chciałem już przyjść, chociaż byłem już tutaj kiedyś. Czekają na nas niesamowite eksponaty, a rozmawiam z jednym z największych specjalistów, jeśli chodzi o polską numizmatykę obecnie. Nie jest to moje odosobnione zdanie. Na początek mam dla Pana niespodziankę. Drobną, bo drobną, ale coś, co zalega w setkach domów, na takim małym pudełku. Są to, no właśnie, monety i banknoty. Przekazuję Pana ręce. Tak, zgadza się. Są to monety i banknoty z okresu PRL-u, czyli sprzed 1989 roku. Takie monety również mamy w zbiorze gabinetu numizmatycznego, ponieważ zbieramy, kolekcjonujemy wszystkie monety, które są emitowane w Polsce, zarówno te obiegowe, jak i kolekcjonerskie. Skoro są to banknoty, jest to banknot z Kopernikiem, tak. Zdaje się lata 80. Tak. Banknot z Waryńskim, też lata 80., ale emisje były też w latach 70. Czy zatem, skoro są to walory mające już kilkadziesiąt lat, są osoby, które mogą sobie pomyśleć, że skoro są tak stare, to są coś warte, a tak wcale nie musi być? Nie, tego typu walory nie mają ani większej wartości materialnej, czyli nie mają jakiejś wysokiej ceny na rynku numizmatycznym, jak również wartości historycznej. Ale tutaj jedną ważną rzecz chciałbym powiedzieć. Wszyscy, którzy takie rzeczy mają, a na pewno jest dużo osób, które tego typu monety i banknoty w domu ma, niech się dokładnie zawsze przyglądają, zarówno monetom, jak i banknotom, ponieważ mogą wśród nich całkiem niespodziewanie znaleźć tak zwane perełki, które no, na rynku numizmatycznym mają już odpowiednio wyższą cenę. Są to czy jakieś ciekawe, na przykład numery emisji, czy jakieś ciekawe błędy w stemplu monet, na przykład, czy różnego rodzaju inne nietypowe dla monet obiegowych rzeczy, które znacznie mogą podnieść ich wartość. Dlatego jeśli ktoś ma dużo takich monet, niech ich od razu, że tak powiem, nie wyrzuca na przykład, jak chciałby się ich pozbyć, ale niech im się dokładnie przygląda. Rękawiczki mój rozmówca ma założone, to jest konieczne. Dlaczego? O tym przekonamy się za chwilę. Natomiast pytanie, czym jest gabinet? To jest jakieś jedno konkretne miejsce? To jest jedno konkretne biuro? Co to znaczy gabinet numizmatyczny Poznańskiego Muzeum? Tak, gabinet numizmatyczny jest jednym z działów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tutaj znajduje się największa ilość obiektów, blisko 160 tysięcy. Te obiekty możemy podzielić na kilkanaście tak zwanych inwentarzy, czyli tematycznych fragmentów kolekcji. Od monet począwszy, poprzez papierowe środki płatnicze, medale, plakiety, medaliony, obiekty z zakresu sfragistyki, czyli pieczęcie, tłoki i tak dalej, aż tam na tak zwanych wariach, czyli rozmaitościach numizmatycznych skończywszy. Tak jak mówiłem, jest tego blisko 160 tysięcy. Tutaj chciałbym pokazać Państwu najciekawsze obiekty właśnie z każdego fragmentu zbioru. I zacznę może od takiego najbardziej reprezentacyjnego i najliczniejszego inwentarza w gabinecie numizmatycznym, mianowicie od monet polskich. Jeśli chodzi o monety polskie historyczne, mamy tutaj najstarsze, mamy cały zestaw monet od najstarszych, od tych pierwszych monet wybijanych przez Bolesława Chrobrego, aż na monetach Stanisława Augusta Poniatowskiego skończywszy. Jeśli chodzi o właśnie te perełki z inwentarza monet polskich, to chciałbym tutaj Państwu pokazać tak zwany talar medalowy Zygmunta I Starego, pochodzący z 1533 roku. Dlaczego talar medalowy? Jest to specyficzny typ monety, który, jak sama nazwa wskazuje, stoi niejako na granicy pomiędzy monetą sensu stricto a medalem. Co by było, gdyby pan dotknął tej pięknej monety rękami, nie przez rękawiczki? Bo mówiliśmy, no, że wspomnimy o tych rękawiczkach. Tak, natomiast przede wszystkim właśnie tego typu obiekty najlepiej jest dotykać w rękawiczkach, z tego względu, że dotykanie bezpośrednio palcami zawsze powoduje niebezpieczeństwo, że zostanie tutaj troszkę, powiedzmy, warstwa potu na przykład, która później bardzo, bardzo źle oddziałuje z tą monetą. Na dłuższą metę
kiedy ta moneta już powiedzmy leży na swoim miejscu, tam się mogą różne, że tak powiem, chemiczne sprawy uaktywniać. Dlatego zawsze należy taką monetę, znaczy nie tylko monetę, oczywiście numizmat, zabytkowy numizmat trzymać w rękawiczkach, bądź jeśli jest to niemożliwe, w ten sposób, czyli za tak zwany rant. Natomiast nigdy nie należy brać gołymi palcami monety o tak na przykład. I to jest jedna z tych monet, którymi możemy się właśnie poszczycić w sposób szczególny. Ona została wybita w 1533 roku. Nie pojawia się w żadnej ordynacji Zygmunta III. Ordynacje to były takie zarządzenia władcy, gdzie był opisany system pieniężny w jego państwie. No i w związku z tym możemy przypuszczać, że nie spełniała ona funkcji pieniężnej. Nie była właśnie monetą, która trafiała na rynek, a była takim właśnie swego rodzaju medalem, który był rozdawany przez władcę, czy to gościom zagranicznym, czy to zasłużonym osobom na jego dworze jako nagroda. Być może ma on związek z konsekracją kaplicy zygmuntowskiej, która właśnie w tym roku miała miejsce. Badacze jeszcze dyskutują, czy była ona wybita w Krakowie, czy w Toruniu, moim zdaniem w Krakowie. No w każdym razie jest niezwykle rzadka. Chciałbym pokazać talar, również talar, ale już później, z 1628 roku. Talar klasyczny, tak właśnie wyglądał najwyższy nominał srebrny, jaki wówczas w XVII-XVIII wieku na rynku pieniężnym w Polsce występował. Z jednej strony miał tam dosyć ujednoliconą ikonografię, właśnie z jednej strony pojawia się półpostać władcy w takim typie tak zwany rex armatus, czyli władca uzbrojony, jakbyśmy to mogli przetłumaczyć, z mieczem, z berłem, w koronie, w takiej bardzo mocno zdobionej zbroi. Po drugiej stronie natomiast pojawia się motyw heraldyczny, czyli tarcze herbowe Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski, Litwy i w środku właśnie tarcza herbowa. Do obsługi rynku były te niższe i średnie nominały, począwszy no powiedzmy od szelonga, poprzez grosze, trojaki, czyli trójgrosze, szóstaki, orty, tego typu właśnie nominały.